Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii afrykańskim rodem Wasa w Crusader Kings 3. Ostatnio, praktycznie już od dwóch odcinków, odzyskujemy tutaj nasze włości i raczej będziemy to kontynuować. I niespodziewanie nasz władca umiera. Na problemy sercowe, to ciekawe. No i sytuacja się komplikuje. Znowu tracimy znaczną część naszych ziem. No nic, kontynuujemy. No to było ciekawe, nie spodziewałem się takiego obrotu wydarzeń. Co żeśmy utracili? Utraciliśmy dużą część naszej domeny na rzecz naszych braci. I też jeden z naszych braci tutaj otrzymał tytuł królewski. Ale to nam nie przeszkadza, tutaj jak najbardziej tak może zostać. Nie, na razie nie wybieramy sukcesora. Skupimy się oczywiście na dyplomacji. Myślę, że na początek niech to będzie dodatkowy prestiż, bo to zawsze się przyda. No i rzućmy okiem na naszego władcę. Jest współczujący, szczery, ambitny, jest szarą eminencją, czyli doskonałym dyplomatą. Wygląda przyjemnie, czyli będą ludzie na niego lepiej patrzeć. Jest inteligentny i posiada poświęconą krew, czyli jest takiego rodu zacnego, nazwijmy to najogólniej. I też jest zaręczony tutaj. No dobrze. Co byśmy tu... widzę tutaj innowierce. To od razu... Warto by było właśnie rzucić też okiem na religię, jak to wygląda. No to jest kolos. Z religią... tu coś jest nie tak. Kurde, czy tyle pieniędzy się zmarnuje? Ale trzeba tę sytuację tutaj pilnować. Reszta jest okej. Moglibyśmy też popracować tutaj, widzę, nad kulturą, ale to za chwilkę. Co do rady, potrzebujemy kanclerza. Na pewno ona jest dobra i tu nie ma dwóch zdań. Marszałek, jest niebezpiecznie. Ten pan jest bardzo potężny, naprawdę bardzo potężny. Ma już swoje lata i lubił naszego ojca, więc... Jak dostanie tutaj, to już się poprawi. A co do zarządcy... W sumie dajmy jego. I okej, czyli to jest do zrobienia. Jakieś małżeństwa, to tam okej. Elekcja nas na razie nie interesuje. I tutaj utraciliśmy na rzecz naszego brata dwie prowincje. No są całkiem nieźle rozwinięte, zwłaszcza ta. Być może uda nam się od razu ją odebrać. Troszkę by to zepsuło nasze stosunki z wasalami. Temu też by należało, chociaż czy jego jest rozwinięta? A kto to ma? Też nasz braciszek. A gdzie ma drugą? A, ma tutaj, to co miał dostać. I dostał jeszcze jedno na Pomorzu, nad morzem. Tego nam nie odda za Chiny Ludowe. Co do ciebie... Damy mu troszkę pieniążków i jednak odbierzemy mu to. Troszkę wasali to nie ucieszy, ale warto tutaj mieć jak najlepszą sytuację. Jeszcze raz, czyli to bym chciał mu odebrać. Bonoso. Dobra, bierzemy to Bonoso.
Miejmy nadzieję, że bez problemu, tak jest. Zorganizujmy też ucztę, żeby od razu podbudować troszkę relacje z wasalami. No więc dobra, witamy, witamy przyjaciele, zobaczymy co tu się wydarzy. O, mamy możliwość tutaj uzupełnić braki wina zakupem u jakiegoś pobliskiego kupca, oczywiście to robimy. I jesteśmy głową dynastii. No dobrze, mamy jakąś ciekawą rozmowę, bardzo dobrze. No tutaj, jakkolwiek on jest stary, też myślę, że warto zainwestować. No mamy jakieś pieniążki, trzeba to... No trzeba się umocnić na tronie, pieniądz jest zawsze dobrym narzędziem. No i do następnego razu. Jakiś sojusz oczywiście bierzemy. A propos sojuszy, rzućmy okiem, czy tutaj by się dało. No tutaj niestety nie, z powodu religii. Tutaj nawet się nie da. Okej, ci też chyba nie. Kurde, no to mnie nie cieszy. Tutaj chyba mamy, czy nie mamy żadnych sojuszy? Mamy tak. Mamy z tym Kwanem. I mamy z naszym braciszkiem. Tutaj jeszcze zobaczmy. Nie jego. Nie da się. To jest boczny odłam naszego rodu. Tutaj może coś. Mamy siostry. Czy dałoby nam to sojusz? Tak jest. O, bardzo dobrze. To mi się podoba, czyli próbujemy w ten sposób. Ach, musimy zmanipulować tego typa. Jesteśmy w miarę mili, więc to nie powiemy, że go olewamy, jak nas śmiał zmierzyć się z nami. Wszystko nas zestresuje. Spróbujmy zadać mu jakieś zadanie, z którymi nie będzie sobie w stanie poradzić. Może go to troszkę zdeprymuje i stanie się mniej groźny. Okej, czy tak, tutaj warto by było na przykład może go nasza matka wychować. To mi odpowiada. Nowy kanclerz. Teorii. Cię co, wezmę ze względów politycznych póki co. I też byśmy potrzebowali tutaj kogoś troszkę lepszego i zdecydowanie stawiamy na niego. No to je widać, że ten pan się tego nadaje. Potrzebujemy lekarza. O! I mamy kogoś. Mamy kogoś, kto mi się tutaj odpowiada i jak najbardziej zostaje naszym nadwornym lekarzem. W sumie jego też możemy wypuścić. Dobra, ten jest niezłym wojownikiem. Znaczy nasz władca jest w sumie współczujący, więc w teorii to może by chciał nawet większość z tych ludzi tutaj pouwalniać i w sumie też tak zrobimy. Dobra, mamy tutaj haka. Dobra. No niestety. Za szczęśliwi to oni nie byli. Co do ciebie? To samo. Będziemy po prostu chcieli jak najwięcej ludzi, żeby było z naszej wiary. I tyle. No zostaną oni na naszym dworze.
Nikt za nich nie zapłaci nam, widzę, raczej i tak. Dobra. Okej, okay, czy zmień nawrócili tam. Nie, zdobyli gdzieś roszczenia. Dobra, za ciebie. Ni cholery. Nie mogę kazać się nawrócić? A mogę, dobra. Tak samo. No, trochę się to nudne robi, więc może na szybko. Dobra, czyli tam nasza matka będzie tamtych zmieniać im kulturę. Tutaj wydaje mi się, że jest nasza. O, tu jest też inna kultura. Ale następca. Okej, okay, ten będzie do wychowania. Kurde, mają mało ludzi na dworze z naszej kultury, tak naprawdę, o dziwo. I w ten sposób to robimy. Super. Dochody są przyzwoite. No, przydałoby się uzyskać trochę więcej ziem, ale to może nie być takie łatwe, jakby się wydawało. No tak, to nie jest specjalnie rozbudowane. Ten to w ogóle należy do kogoś i też nas tak specjalnie nie lubi. Ona. Ona w ogóle jest innej wiary. Babo jedna. Spróbujmy ją przekonać i zobaczymy, co nam to da. Jak te tereny wyglądają, też w ogóle nie rozwinięte. Kurde, no. Najbardziej mi szkoda, chociaż w sumie odzyskaliśmy to, co najcenniejsze. Nie, no odzyskaliśmy to, ale to też by należało odzyskać za jakiś czas. Czy on by to oddał, jakbym jeszcze raz go tutaj... No nie, on tego nie odda za Chiny Ludowe. A nie mogę dzieciaka przekonywać, więc... Zostaniemy na razie z tym, co mamy. A oni wszyscy są pod nią. W sumie ja jej to odbiorę. To jest niewielki w sumie ilość tego, powiedzmy, stresu, czy jak to tam nazwać. Bo stresu nawet w ogóle nie było, ale troszkę tyranii. Dobra, 5 do przeżycia. Dobra, czyli to tutaj w teorii możemy próbować z czasem. Co to jest Powerful Vassal? Oh my god, kolejny. Niezły, jeśli chodzi o wiedzę. A czemu oni nas tak nie lubią? Mamy, jesteśmy w ich de jure, czy oni są w naszych de jure ziemiach. No i ta tyrania, ale to będzie spadało. Z tym powinniśmy sobie poradzić za jakiś czas. No ten, no tego nie ugryziemy na razie, no to nie ma w ogóle opcji, żebyśmy go ugryźli. Tu jest nasz braciszek, któremu też bym chciał zabrać prowincję. I to będzie możliwe, jak go tutaj obdaruję troszkę. I w sumie to może być nasze pierwsze posunięcie militarne. A nie, bo roszczenia przepadły. Kurde, no. No nic, no to robimy roszczenia do tego. 9 miesięcy, naprawdę sprawnie. O, jesteśmy zaproszeni gdzieś na przyjęcie. Jestem za. A to jest nasz kapłan, dobra. No, nic tu, zbliżamy się do przyjaźni z tą panną. O, i pogadamy o czymś, co nas interesuje, więc... To jest dobre. Teraz mamy dużo lepsze stosunki. I bye bye. Super. Myślę, że można by się było też przejść na pielgrzymkę, żeby tu już od razu
zbierać. Nie wiem, gdzie to jest, ale albo gdzieś coś innego może. Nie wiem. Dobra, stać na 190. Niech będzie gdzieś daleko. No i wyruszamy. Nie jesteśmy jakoś odważni, nie jesteśmy też sknerą, więc kurde, jesteśmy średnim wojownikiem. Kurde, no dyskusyjne, czy byśmy chcieli mieć obstawę podczas tej pielgrzymki? Myślę, że nasza pozycja, tak, nie jesteśmy jakimś tam super wojownikiem. Kupmy sobie obstawiaczy i super, staliśmy się pielgrzymem, co nam tutaj podniesie pozycję w naszej religii. Czy mogę coś tu jeszcze zdziałać? Mogę znów komuś przywalić z podatkami. Kurde, on ma tutaj to wysokie, też te podatki i tak nam nie będzie płacił takie, że tutaj nic to nie da prawie, że. Kurde, no. Niech płaci więcej. Może z czasem coś się pojawi. A nasza siostra wzięła ślub. Tak, jedna wzięła. I mamy teraz sojusz. Nie mamy z Saharą? Nie mamy z Saharą. Ale nie. Z kim my mamy? Sao. A, to ja tutaj zrobiłem? Myślałem, że tutaj też. Ale w takim razie, może jakiegoś jeszcze młodszego tutaj syna, o, na przykład tego. Nasza siostrzyczka, oczywiście matrilinearnie. A może jakiś starszy, bo ten to pewno nic nie odziedziczy. Tylko ci wszyscy starsi. No chyba, że w ten sposób, tylko też nam nie da sojuszu wtedy. Więc jeszcze raz, tu jest ten wielki wódz Sahary, który kurde giema za przeproszeniem, bo dwie prowincje. Ach, czyli ci dalsi synowie i tak się będą musieli obejść smakiem. No na przykład, ten ma już żonę. Nie ma sensu. Nie ma sensu na ten dwór się wpychać. Tu same córy, a ten nie ma, kurde, no nic, no to czekamy. Bo tu jest nasza siostrzyczka, z nim super. To mi się podoba. I lecimy, myślę. Tutaj na razie się nic nie dzieje. Czekamy, też ona, żona dorośnie. O, możemy mieć klejmy do wszystkiego, do całej daci i jak najbardziej tak chcemy. A ty tymczasem rób klejmy do tego dziadostwa. Chociaż nie mamy tutaj klejma chyba. Poczekajcie. Do czego mamy klejma? Tak, tutaj mamy klejma. To dobrze. Zróbmy sobie przy okazji już tu może na razie nie. Może wobec tego religia. Przecież praktycznie, no, błyskawicznie nasza religia tutaj ekspanduje. Ale dobra. To dość sprawnie idzie, możemy to zrobić. No i wykorzystujemy sytuację. Tylko że oni mają sojuszników. Kurde, kto jest ich sojusznikiem? To Soa nieszczęsna, naszym też. A, ale to tak troszkę może być niesympatycznie. I co? I nasza siostra to też będzie... Okej, okay, czyli tutaj też... No dobra, czyli chyba nie ma sensu nawet specjalnie... ich atakować w tej sytuacji. Dobra, czyli to nie ma sensu. Gdybyśmy zaatakowali jego... no tu jest wyrównane. To by było dość tanie. Mielibyśmy jakąś tam prowincję, przynajmniej do czasu, aż
odzyskamy tę ziemię tutaj. Tak więc myślę, że tak, to jest chyba dobry pomysł. On też ma dwóch sojuszników, co prawda. Zróbmy małego testa, właśnie. Nie mamy tych 7000 niestety woja, które nam wykazuje na papierze. Może jeszcze troszkę poczekamy, aż nasza władza umocni. I co? To jakieś ciało schorowane. Myślę, że je pochowamy. Jesteśmy współczujący, to nam pomoże ze stresem. Też go nie mamy, ale... I super, czyli tutaj doszło do małżeństwa jego. Czyli mamy jeszcze jedną siostrę. I zobaczmy na Alliance Power. I tutaj to Soato, o tym bym myślał. I na tych, to bliska dosyć rodzina. Ale w cholerę, damy sobie radę z tym. Nie jest to tragedia. Bo tu, dobra, tu się trzyma nasza rodzina, tutaj też. No tu już, a to państwo drugie zostało rozbite praktycznie. Okej, okay. A czy nasz syn? Tak, nasz syn sobie tutaj radził władzy. Oczywiście moglibyśmy też tutaj te małe państewka wszystkie porozbijać na przykład. Ale no, nie wiem, czy... Znaczy, mógłbym też jemu troszkę zacząć podkradać, bo on już ma swoje lata i w sumie długo nie pożyje. I to by mogło mieć przecież... Tak ciężko powiedzieć, czy to będzie miało sens. Bo to znów też podniesie naszą tyranię. No troszkę jej można mieć, ale bez przesady. Dobra, na razie kolejne imprezki nas zapraszają. I super. Co tu się stało? No, mieliśmy miły czas razem z tym typem. I no, czy jesteśmy odstresowani. Bardzo dobrze. Co on tutaj zrobił? One of us vassal, Neko cały. Przytulił ugotowaną kurę do swojej piersi. A, i zaczął wygłaszać jakieś mowy, że jest, nie wiem, zachwytu, czy tam zakochania. No nie, no... No i tak, nasz władca jest współczujący, czyli nie chce go tam skrytykować z jednej strony. No nie, no, czy tak, na pewno to by było lepsze, bo byśmy stracili z nim kontakt, ale ze wszystkimi innymi było lepiej, ale no, lecimy charakterem, więc po prostu będziemy dla niego mili i tyle. I co teraz? No to by nas odstresowało, a to też nam nie przeszkadza, więc pogadajmy sobie z nim. On jest naszym dworzaninem i super. Staliśmy się znanym bywalcem, czy tam organizatorem imprez różnych. Chodźmy w tym kierunku, na razie lepszych stosunków z wasalami. To nam nie zaszkodzi, no i lecimy dalej. No czekam, co oni, no kurde, nie mają żadnej wojny, nikt ich nie atakuje. Z kim te dziady mają w ogóle sojusz? Z nimi, ale to jest nasz wasal. I z nimi to jest tutaj, ale no, ci już stracili tak naprawdę pozycję, to jest jakiś pomniejszy wasal tutaj. Ale to, wiecie co? Spróbujemy, no... Do odważnych świat należy, spróbujemy to od razu przejąć. Nie będzie może super przyjemnie i łatwo, ale... powinniśmy dać radę. Zobaczymy też, jak nasi generałowie spiszą. I wzywamy wszystkich.
Okej. Okay. Dowodzi, no, coraz bardziej doświadczony nasz wuj, który, no, jest geniuszem wojskowym. Ma już 67 lat. No i przeraża mnie, bo jakby się zbuntował, to w ogóle nic na to nie poradzimy, bo to wszystko jest to awokate, to jest jakby boczna gałąź naszego rodu, która jest overpower, no powiedzmy sobie szczerze. No nic, ścigamy i doszło do bitwy, rzućmy okiem na siły. Mamy przewagę we wszystkim. Zdecydowanie, więc... No to nawet nie ma dyskusji, że to wygramy. I od razu idziemy na ich stolicę. To da nam tutaj najwięcej w tej sytuacji. O, nasz steward jakieś pieniążki nam tutaj zdobył. Mógłbym zawsze wezwać rodzinę, ale to nie ma sensu. To nazywać. Dołączymy. To jest przeciwko buntowi chłopskiemu chyba, tak. I wiemy, że ten typ, to jest nasz gość, jest jakimś tam mordercą. Nie, tam... Nie, a to ten jest. Dworzanin. I chce tego załatwić. Dobra, to... Nie będziemy go w ogóle ruszać. To są ludzie, którzy nas nie interesują tutaj. Oż ty dupku, masz maszyny oblężnicze, dlatego tak szybko ci idzie tutaj. Okej, okay, no tam się powstanie skończyło, więc to mamy z głowy. A ci tu zajęli jednak. No musimy ich znów ścigać, zobaczymy co nam to da. I kolejni, do tego chcą naprawdę zabić typa. Też nas to nie interesuje. Mnie tu interesuje, żeby się z tym dziadem rozprawić. On tutaj próbuje jakoś uciec bożkiem. Wysłał 5 ludzi, nie wiem po cholerę, no ale tutaj dorwiemy jego główne siły i no i egzekucja praktycznie. Idziemy odbić to, co nam zabrali. Z tego, co widzę, chyba ich sojusznicy w ogóle nie dołączyli. No tutaj mimo, żebym nie chciał, no to muszę. Ale też od razu zaproponuję jej wolność, to nie ma sensu ją krzywdzić. I super. Dobra, na razie pauzunia. Mamy jakichś więźniów. O, nawet nieźle za nią zapłaci. Obyśmy nie stracili tylko procentów wojennych, bo tak mam coś przeczucie, że możemy. Ale chyba nie. Oblężenie trwa. Tutaj jego 700 luda zostało, czyli tyle co nic. Próbuje odbić swoją stolicę. Raczej tego nie zdoła zrobić. Dobra, pauzunia. I co? Lecimy teraz zdjąć oblężenie. O, i to nam poprawi stosunki z wasalami. No, nawet wielkich strat nie mamy. Mamy jakiegoś haka, nie wiem, na jakieś dziecko, co mnie... A, bo to jest... Okej, dobra. Okej. Czyli ci, no nie, no nie będą teraz zwiewać, no bo nic mi nie zostało tak naprawdę. Zostało mi 800 luda. Czy ukryją się w tych górach, no ale przy tych ilościach sił to mogą się gdziekolwiek ukrywać, to nic nie zmieni. I no egzekucja praktycznie. Czyżby nasz... Nie, tak. Czyli nasz wuj kopnął w kalendarz i jego państwo podzieliło się na dwa. Jego dwóch synów, tylko że ma tak ziemię tutaj rozbite. Bałagan, no bałagan, no ale trudno. Jest jak jest, to mnie tam nie martwi. Potrzebujemy nowego marszałka.
O, i wezmę ją. Ona nas lubi. Chociaż no temu by się przydało coś dać, tylko że w niczym nie jest specjalnie dobry. Ach, nie lubi nas ambitny, nie lubi nas za tyranie. Ale i tak chce mieć dobrego marszałka jednak. Co do niego, to po prostu będziemy go przekonywać do nas. To jest chyba najlepsza metoda tutaj. No i lecimy dalej. Ile jeszcze? 6%, to już praktycznie tyle co nic. I co, to 20 luda, ale no może akurat tam z 1% jeszcze wpadnie za to. I wiecie co, dowódźmy tą ofensywą osobiście. No to jest łatwa bitwa, nuż też jakiś mały prestiżek wpadnie. No niestety nie wpadł. Co tam? Ale odnosimy zwycięstwo. I to nam wpada w łapki. I też uzurpuje od niego. Czy tą uzurpuje? Kurde, drogo. Dobra, uzurpuje. Mamy sporo prestiżu. Zajęliśmy to. A, tylko to wszystko jest plemienne tutaj. Co byśmy musieli zrobić, żeby to sfeudalizować? Mieć 5 stów. Kurde, no. Tu mamy wasala. Skąd ja wezmę 5 stów? Najlepiej z więźniów. Dobra, nieźle. I tu. O, pięknie. I pieniążki wpływają. Też troszkę się powiększyły tutaj nasze tereny. No ci za nami wszyscy tu nie przepadają bez zmian. To jest źle, bo tutaj to w ogóle należy do niego. I to nie będzie prosto uzyskać. No, ale zobaczymy, jak to się potoczy. No te tereny też bym chciał. No jej mogę to odebrać, to jest jej jedyna ziemia. I ona się raczej zgodzi. No 84%, a on? On się nie zgodzi. O ten to na pewno się nie zgodzi. I braciszek, a jeszcze niepełnoletni. Bo w sumie to jest chyba najlepszy z tych terenów i najbardziej warty odebrania. Zobaczymy, co da się zrobić. No, czy ja chcę to przebudować na feudalne? 5 stów jest nam potrzebne, żeby to zrobić. Czyli problem w tym, że to nie są. Ale wiecie co, zrobię to, bo. O, właśnie, to jest bolesne. Wszystko zniknęło jak jeden mąż. Mamy teraz holdinga fortecznego, no ale to mówię, nie jest. Nie jest to nasze, jeżeli chodzi o sytuację. No, to co tam było, nie jest nasze, po prostu zniknęło. No, temu mógłbym zabrać tutaj i też byśmy dali radę. I dać to naszemu braciszkowi, że on ma już tylko to, więc nie do końca mam w tym interes. Chyba, że temu coś tu też porozdaję i wtedy zdobędę dodatkowe punkty u niego. Kto to atakuje? Nie wiem, ale zobaczymy zresztą, jak to się potoczy. No tą Gwineę bym nie ruszał. Ci są obcej wiary. I to by się aż prosiło, żeby im tą prowincję zabrać. Tym bardziej tu jest ich stolica. I nie mają żadnych przyjaciół też znaczących, więc. Dobra, weźmiemy to. To powinno być dobre posunięcie. Wzywamy oczywiście wszystkich. Nie mamy nikogo lepszego. Osobiście dowódźmy. Nabierzmy troszkę prestiżu dodatkowego.
I super, no ilość prestiżu, którą mamy, jest zachwycająco duża. W sumie moglibyśmy wezwać... O, że on jest słaby jak diabli. No ten nas nie przepada za nami. No to mi się nie podoba. No to jest nasza rodzina. Z Gwinei. Kurde, on dołączy, może nas nie trawi jak psa, zakładam. Ale zróbmy to, to nas nic nie kosztuje. Dobra. Aż mi głupio, no ale trudno. No nic, no tu trwa oblężenie. I teraz tak. Czyli zmienili wiarę na naszą. Możemy kontynuować, ale wtedy stracimy to. No nie, no. O, nie chcemy tego. Trudno, w tej sytuacji odpuścimy tą wojnę. No oni nas wymigali trochę. Co mamy tutaj? Tak, za każdy alian dodatkowe statystyki, to się przyda. No dobra. Czyli tu się nie udało. Tu nie ma póki co sensu, bo... Tylko tak, to nie, nie. Jeszcze raz. Kto tu rządzi? No mamy z nami alians, ale dlaczego? Jej syn... Nie do końca to rozumiem, dlaczego tak to wygląda i z jakiej racji my tam mamy sojusz. A ci to jest też jakaś tutaj boczna... Czy... Okej... No nie, na razie tu nikogo nie ma ciekawego. Bo tutaj... Tu by się coś przydało rozgrywać jeszcze tą, z tym rodem. I nasza dynastia awansowała, więc będziemy jeszcze bardziej tutaj rozpoznawalni. No tutaj u nas jakieś wewnętrzne wojny wybuchły u niego. No ten nas nie lubi, ten zresztą też, znaczy się nie dziwię, że nas nie lubią, no bo im próbujemy coraz coś odebrać. Ale ten by teraz oddał, tylko że ja zdecydowanie wolałbym temu odebrać. Wiecie co? Zaryzykuję. No to jest duże ryzyko w sumie. Wiecie co? Jeszcze poczekajmy, bo... Czy działa ten prezent? Tak, działa. Poczekajmy może jeszcze z 2 latka. Zanim będzie dorosły, zanim to łatwiej zawsze dzieciom odbierać ziemię. Więc to możemy zrobić. No ci nas tutaj oszukali. Nie mamy casus belli na nich nawet. Kurde. Wiecie co? Jak tak nas wyrolowali, to my się im odegramy. Jak najbardziej. Ten nas dalej lubi, o dziwo. Gdzie ta kontrola? Tutaj, a to jest dziadowska prowincja, nawet nie będę na to tracił czasu. I redukujemy stres. A ty zajmij się już inwestowaniem w rozwój w naszej stolicy. To jest Kumas. Tu i lecimy. O, 5 lat, ładnie. Całkiem ładnie. Okej, tak jak liczyłem, samo się... O, tutaj idzie jak krew z nosa. Jak nasza żona? 12 lat. O, nie najgorzej.
No nie ma też, co mówię, przesadzać. Mamy dobrą sytuację, ale no ci by nas pokonali jak chcieli, jakby tutaj coś zrobili. No ci się nadają na ofiarę, bym tak powiedział. Nie mają wojska. Zaraz będziemy mieli prawa ich ponownie zaatakować. A tutaj, ile ty masz lat? 14. Okej. Dobra, lecimy. Jest 90%. Mieliśmy rację. Nic się złego nie stało i został na naszym dworze. Nawet nas lubi, mimo tego, że go pozbawiliśmy na dużej ilości ziem. Czyli odbudowaliśmy sobie tutaj pozycję na tych terenach, na których mi zależało. Tu jest w ten sposób. No tu będziemy potem patrzeć, co gdzie nam będzie potrzebne. I lecimy. O, i mamy tam roszczenia. Ty, dziadu, od razu ciebie bijemy w papula. I znowu myślę, że nie mamy chyba dobrych dowódców. Poprowadzimy tą armię osobiście, to mi się wydaje najlepsze. To jest łatwa wojna. Wpadnie nam dodatkowy prestiż praktycznie za friko. I mamy bitwę, gdzie no, uzyskaliśmy już 50%. Jakiś tam skandal, dziecko od nieprawego łoża. Okej, no tutaj ta 19 byłaby najlepsza, ale wezmę jego z przyczyn politycznych. No chcemy w miarę tutaj utrzymywać dobre stosunki z tymi liczącymi się wasalami. Tu idziemy w tego dyplomatę. Dobra, tak. W ten sposób. Dobra, zajmujesz się sprawami wewnętrznymi, tak wolę, bo tam międzynarodowe to jak będzie, tak będzie i tak sobie poradzimy. Raczej nikt nas nie zajedzie. Dobra, dają sobie radę raczej bez nas, ale przystąpimy. Pięknie. I kolejna egzekucja praktycznie. Co, wróćmy sobie tu. Ja te siły odeślę do domu. I już powinniśmy stopniowo teraz z czasem zyskać te punkty. Okej, kolejne wojny. I mamy zwycięstwo, super. Czy to jest... To już jest okej, ale czy ja tego chcę? To jest daleko. Wiecie co? Okradliśmy tego brata w sumie z ziemi. Nie jest na naszym dworze. No nic. Jeżeli zgodzi się przybyć na nasz dwór po skończeniu 16 lat, to otrzyma te tereny. Nie widzę przeciwwskazań. Tak. Jest okej. Oh my god. Co tu się stało? To nas irytował? Tak, a dlaczego? Bo się nami interesuje i myślimy, że ma jakieś złe cechy, czy jakieś dziwne zamiary. Czy co? Spróbujmy się z nim zaprzyjaźnić. Liczę, że to nie jest próba morderstwa. Obym się nie mylił. No dobra, tu poszło super, czyli ten pan na Slawcia, jeden z tych takich co główniejszych dużych graczy, no ten też jest dobrze. Do czego mamy jeszcze roszczenia?
Do tego to nam niewiele dają. Moglibyśmy jej zabrać, bo ona ma to. Tak, na pewno możemy nakazać jej zmienić wiarę, bo to będzie dobre posunięcie. No dobrze, dochody są niezłe, siły militarne są niezłe. I zobaczmy teraz, czy nasz braciszek jest gotów wrócić na dwór. Tak, mimo że go okradliśmy z ziem, to jest gotów wrócić na nasz dwór, tak więc zostanie nagrodzony. Kurde, zestresuje nas rozdawanie tej ziemi, ale musimy to zrobić na chwilę obecną. Czy mogę? Ja nie mam jego haka, bo się wychował powiedzmy poza dworem. Ale. Chociaż kurde, ona jest chyba lepsza. No jest lepsza. Mógłbym znów to uzurpować. Tak też zrobimy, bo dzięki temu będziemy mieli tutaj roszczenia bez problemu. I wiecie co, to którą bym to dał? No ten jest chyba lepszy. Dostanie cały ten teren, super. To jest C. I lecimy dalej. W teorii, gdybyśmy mieli roszczenia, to odebranie tych ziem nie powinno być tak źle odebrane, nazwijmy to. No tu jest syf, powiedzmy sobie szczerze. Czy ja mogę sobie zrobić roszczenia do własnych ziem? Mogę. To się wydaje nawet niegłupie, bo wtedy wasale to lepiej zatolerują, jeżeli ja będę miał do tego roszczenia, a nie to będzie taki po prostu wymysł, że chcę to sobie dla siebie. Mamy też tytuł Gwinei, czy nie mamy? Nie mamy, bo go nie uzurpowałem. Dobra. Okej, no mówię, no tego będzie trzeba jeszcze tutaj poobgryzać, ale tu pojedynczo to nie ma sensu. To, no ja bym chciał to wszystko, tylko ten nieszczęsny Songaj nie istnieje, a ja tego nie mogę uzurpować. Ach. Tu jest bunt, ci sobie jakoś radzą. A, ludzie kochani. No tu by trzeba było ten jeden kawałek jeszcze, tylko nie wiem, czy to jest sens. Teraz mamy problem. Bo ten pan zaatakował ich, żądając całego Claymentu, czyli Imperium Gwinei. I jeśli mu się uda, to się od nas oddzieli. Okej. Dajmy mu kasę, bo oh my god, jak on jest pazerny, ale w cholerę z tym, to jest ważne. I poprośmy go, żeby zakończył tą wojnę. On nas teraz lubi i on się na to zgodzi, bo jeżeli on by to zajął, to byśmy stracili te wszystkie ziemie, co jest nie do przyjęcia, bo on jest naprawdę mega potężny. Już tak nas lubisz, oddałbyś przy okazji to? Nie, jesteś za potężny, nie ma opcji, żebyś to oddał. Nawet jak nas lubisz, to nie wyrzekniesz się swoich już łupów, nazwijmy to. Nowy perczek. O, to jest może i przydatne na przyszłość.
Okej, okay, czyli mamy teraz claima do tego. I zobaczmy, tak z ciekawości, jak to pójdzie. Wezmę to i dobrze, nikt się tym nie przejmie. Mamy claima, więc możemy się o to ubiegać. Kolejna wojna, super. Czy nie super, że wojna, ale z tym claimem się cieszę, bo to zadziałało. Tak jak się zakładałem, bo też te ziemie tutaj są ok. Nowy marszałek. O, ci by chcieli, ale damy naszego brata. Nagrodzimy go za jego ciężkie przeżycia do tej pory z nami. No i tyle. Tu jest też całkiem silne państwo należące do naszego rodu. Oni tutaj walczą z... też naszymi. Kurde, ja nie chcę, żeby oni tego wszystkiego zajmowali, ale no... dzieje się, jak się dzieje. A u nas zaraz ślub. Super. Nie jesteśmy chciwi. Weźmy prestiż, chociaż nie jest nam potrzebny. I zdecydowanie lepiej by było wziąć pieniądze, ale no... uważam, że władca z tytułem cesarskim raczej by tak pieniędzy nie brał, jeżeli nie jest chciwy. Więc bierzemy to. Bardzo dobrze. Och, bez rewelacji, powiedzmy sobie szczerze. Oby te dobre cechy zostały przekazane. Spróbujmy... nie, nie to. To, przynajmniej nie będzie nas zdradzać. To jest dobry początek. Tu jest... a, nic nie możemy zrobić z braku funduszy. No, kasa jest problemem, tu jest dosyć biednie. No ale nic na to nie poradzimy, tak jest po prostu. Nam się jedna wojna zakończyła. Mamy coraz... wow! Pozycja nasza w religii jest coraz lepsza. Rzućmy też okiem, co byśmy mogli może za 2000 wziąć. Bo tak, tutaj marsz się, dobra. To by było niezłe, byśmy się nie bali już imbredu. No to jest zawsze przydatne, ta linia. No i ta jest też dobra. Tylko, że ma mało w sumie... wiecie co... weźmy to. Mamy teraz dopiero 1000 do zużycia, zobaczymy. Wiecie co, ona jest silna, więc myślę, że jeszcze raz, tylko że pytanie, czy to ma być u nas, czy ma być u niej. Dobra, idziemy w to. Dobra, idzie dobrze. Dobra, poczytajmy sobie. Nie wiem o czym, ale... znaleźliśmy jakąś księgę w kącie biblioteki. Za innymi książkami, jakaś nieznana wiedza. Dobra, czytamy, zobaczymy, czego się nauczymy. I super, będziemy przyjacielem z jednym tutaj z bardziej liczących się ludzi. No ten pan mnie zawsze martwił, on jest całkiem niezły. I teraz naszym najlepszym przyjacielem. Tak więc no nie muszę się póki co obawiać, że się tutaj zrobi bajzel, nazwijmy to. A to jest ta druga już prowincja. Jemu w teorii mógłbym tutaj stworzyć i nadać, ale nie potrzebuję w tej chwili prestiżu.
Zdecydowanie bardziej mi zależy na kasie. I też w sumie. Co to w ogóle daje? Bo nie pamiętam. Ostatnio to sprawdzałem wszystko. Karmiszersi, arczerzy, kontro. To jest niezłe nawet. Ale najlepsze było to, bo to naprawdę dużo bonusów do archerów, a oni są naszą tutaj jednostką specjalną, więc zależy mi, żeby mieć ich przyzwoitych. W sumie zainwestujmy też w onagery. Troszkę to drogie, ale one się przydadzą. To też jest nasze. Gdzie co? To bo daje kasę. No musimy rozruszać tę gospodarkę jakkolwiek. Mimo że mamy dwie świątynie, to i tak nasza gospodarka tak troszkę kuleje, mówiąc delikatnie. I coś nam wpadło w łapki. Świątynia, czyli nie. Ta świątynia w ogóle nie rozwinięta, wraca do poprzedniego właściciela. I co byśmy tu jeszcze mogli chcieć? Bo tak, tą prowincję Brongo chyba mamy całą już, tak mi się wydaje, tak. A w tej jest tutaj, brakuje nam tego, ale tego nie ruszę, no bo to jest jego. Ja sprawdzę z ciekawości, ale nie, no to jest człowiek, który jest bardzo potężny, on się nie ugnie. Tu jest ok, to można by było wziąć. Tu jest też nieźle. Tu jest tylko jedna rzecz, i to taka, którą specjalnie mnie nie interesuje zdecydowanie. O, tu jest dużo fajnych rzeczy, na przykład to. O, ludzie kochani. Ale chyba najrozsądniej będzie zrobić sobie roszczenia do tego i to sobie dziabnąć później. Na podmiankę z tymi terenami tutaj w Gwinei. Co my tu możemy z nią patrzeć? O, coś z rozrywką. A, zadowolona jest, dobra. Już jest 90% szans, że się uda. Więc to jest dobrze. No tu mamy dziwny sojusz. Kto ich teraz zaatakował? Kolejny nasz wasal. Kurde, no. Dziadu jeden. No to wygra. Jak nic. Kończ waś wstydu oszczędź. Chcesz kasy? Dobra. No ja niestety nie mam roszczeń. To jest w ogóle niesprawiedliwe, bo oni mają roszczenia do naszego imperium, a my nie mamy do ich. Co mi się bardzo, to bardzo nie podoba. Mógłbym go znów zaatakować, ale to mi niewiele da. Bo wszystkie roszczenia. O! Zrobili wreszcie to Królestwo Songhaju. No to troszkę zmienia sprawę, bo. Czyli tak. Znów wzmocnimy tego typa, niestety, bo ten nie ma do Songhaju, nie. Ty masz do naszych wszystkie, ale oczywiście do Songhaju nie masz. Więc albo jego. No on jest naszym najlepszym przyjacielem, więc bardziej mu ufam. Ten też jest potężny, ale mniej mu ufam, tak bym to nazwał. Więc jeżeli już, to tego Berko poprzemy, ale myślę, że zrobimy to już w następnym odcinku. Teraz po prostu
zakończmy na tym. Myślę, że jest dobrze. Poradziliśmy sobie z tym brakiem troszkę domeny. Co do stosunków z wasalami jest nie najgorzej. Rzućmy też okiem na ogólnie sytuację religijną. Zdecydowanie nasza religia tutaj, przez to, że stała się pierwszą afrykańską, zjednoczoną, jakby reformowaną religią, no to przyjmuje coraz więcej terenów. O, ciekawa sytuacja w Europie. Wyspy Brytyjskie przyjęły chrześcijaństwo insularne, czyli takie celtycko trochę, taka mieszanka chrześcijaństwa z pogaństwem. Francja i połowa Niemiec są katolickie, podobnie jak Włochy, ale druga połowa Niemiec i duża część Europy Środkowej jest teraz ortodoksyjna, bo Bizancjum tutaj no ostro wkroczyło. Tutaj mamy takie praktycznie rozbicie dzielnicowe. O, i Francja ma tytuł imperialny, czyli de facto ma tutaj szansę jednoczyć coraz więcej królestw, dalej rządzona przez Karolingów. Tutaj mamy Rusinów, ale z kultury, nazwijmy to, nordyckiej. Dość silna Norwegia, no, tu jest troszkę bałagan. No i overpower Kadaria ciągle, 10 tysięcy ludzi, oh my god. Bizancjum, 20 tysięcy. O. A to są Abasydzi, tylko jakiś odłam, dobra. Czyżby zajęli Aleksandrię? Nie, a to ciekawe, myślałem, że komputer zaczął się uczyć i zajmuje ceny dla nich miejsca, jeśli chodzi o religię, ale widać, że po prostu zbieg okoliczności. No nic, będziemy tutaj dalej, na razie mówię, tutaj wielkich nawet nie planuję podbojów, musimy po prostu utrzymać status quo i potem zobaczymy, jak nasze państwo się wzmocni. W każdym razie pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach.